Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię serdecznie na naszej wirtualnej lekcji religii. Na początku pomodlimy się modlitwą, która pojawiła się na jednej z naszych poprzednich lekcji związanej z sakramentem spowiedzi. Na tej lekcji jeszcze przed świętami wielkanocnymi, dlatego wspólnie ją sobie przypomnijmy. Jest to modlitwa spowiedzi powszechnej, tej, którą wypowiadamy na początku mszy świętej, uznając swoją grzeszność, uznając to, że jesteśmy słabi i czasami zdarza nam się postępować wbrew przykazaniom Pana Boga. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Na naszą dzisiejszą lekcję przyniosłem poduszkę. Jak widzisz, jest ona bardzo wygodna. Bardzo mi się miło na niej trzyma głowę. Ale nie bój się, nie zamierzam spać na naszym dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym, żebyś przez chwilę zastanowiła się, kiedy używamy poduszki. Do czego jest nam potrzebna poduszka, szczególnie taka miękka, wygodna. Myślę, że na pewno masz swoją ulubioną poduszkę. Jeśli chcesz, to możesz ją nawet teraz przynieść, na chwilę zatrzymać ten filmik i przynieść swoją ulubioną poduszkę. Ja swoją na razie odłożę i chciałbym, żebyś posłuchała krótkiego opowiadania. Poduszkę będę na wszelki wypadek trzymał, bo ona będzie potrzebna, żeby coś pokazać. Opowiadanie nazywa się Historia Adama i Karola. Adam i Karol byli najlepszymi kolegami w klasie. Siedzieli w tej samej ławce. Dużo czasu spędzali razem. Można powiedzieć, że rozumieli się bez słów. Pod koniec roku szkolnego pani zapowiedziała bardzo ważną klasówkę. Adam, chociaż był zdolnym uczniem, pilnie się przygotowywał. Karol zlekceważył zapowiedź klasówki. Na dzień przed sprawdzianem tylko przewracał kartki swojego zeszytu. Wszystko wydawało się takie proste. Podczas klasówki okazało się, że nie jest w stanie sobie poradzić. Cały czas patrzył na kartkę Adama i wszystko przepisywał na swoją. Pani tego nie zauważyła. Gdy na kolejnej lekcji ogłosiła wyniki sprawdzianu, okazało się, że Karol otrzymał 5, a Adam tylko 4, ponieważ jego praca była mniej starannie napisana. Karol, chociaż Adam nie robił mu żadnych wymówek, nie czuł się szczęśliwy. 5 nie przyniosła mu radości. Wieczorem położył się spać z niepokojem w sercu. Długo nie mógł usnąć. Wydawało mu się, że zamiast poduszki ma pod głową kamień. Gdy rankiem otworzył oczy, jego myśli wróciły do sprawdzianu. Idąc do szkoły, postanowił przyznać się do wszystkiego. Pani była bardzo zaskoczona. Karol musiał jeszcze raz napisać klasówkę, ale w swoim sercu czuł się znacznie lepiej. Spójrz, Karol i Adam byli przyjaciółmi, byli dobrymi kolegami. Przygotowywali się do klasówki, ale przygotowywali się różnie. Karol w czasie przygotowania w ogóle się nie uczył. Adam umiał wszystko. I Karol przepisał cały sprawdzian od Adama. Żeby tego było mało, dostał lepszą ocenę, chociaż nic nie umiał, wszystko przepisał, ale dostał lepszą ocenę dlatego, że miał ładniejsze pismo. Dlaczego 5 z klasówki nie ucieszyła Karola? Mam nadzieję, że masz na to pewien pomysł. Zobacz, Karol nie mógł w nocy zasnąć, coś go dręczyło, i następnego dnia przyznał się do wszystkiego i przed swoim kolegą,
i przed panią. Dlaczego przyniosłem poduszkę? Poduszka służy do tego, że gdy się jest zmęczonym, można na niej położyć głowę i odpocząć. Czasami tak bywa, że jesteśmy bardzo smutni, chce nam się płakać, to wtedy poduszka może nawet przyjąć nasze łzy. Poduszka jest miękka i przyjemna. Ale gdy zrobimy coś złego, bardzo często się zdarza, że nie możemy wtedy usnąć. Co takiego dręczyło Karola? Tak naprawdę nie poduszka, ale dręczyło go coś w środku. I to coś w środku, co nie daje nam spokoju, gdy zrobimy coś złego, nazywa się sumieniem. Co to takiego jest sumienie? Najkrócej można powiedzieć, że sumienie to jest głos Boga w naszym sercu. Otwórz teraz podręcznik na stronie 76. Możesz na chwilę zatrzymać ten film, żeby w spokoju otworzyć podręcznik. Strona 76. I zobaczmy, co w Piśmie Świętym można przeczytać na temat sumienia. Mamy otwarty podręcznik i po lewej stronie mamy słowa świętego Pawła, który pisze tak. I sam usilnie staram się, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Natomiast prorok Jeremiasz po prawej stronie, mamy jego słowa, pisze tak. W imieniu Pana Boga. Ja, Pan, badam serce, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Spójrz jeszcze raz na te dwa fragmenty z Pisma Świętego. Możemy w nich znaleźć wskazówki, co trzeba robić, by mieć czyste sumienie wobec Boga, wobec ludzi i gdzie ten głos Pana Boga się odzywa. Odzywa się w naszym sercu, w sercu człowieka. W każdym człowieku istnieje takie miejsce, w którym można się spotkać z głosem samego Boga. To miejsce nazywamy sumieniem. Ono mówi nam, co jest dobre, a co złe w naszym postępowaniu. Nakłania nas do dobrych uczynków, zachęca do tego, żebyśmy czynili dobro, ale robi wyrzuty i nie daje spokoju, gdy zrobiliśmy coś złego. Sumienie to jest wielki dar od Pana Boga, bo dzięki temu łatwiej nam odróżniać dobro od zła. Naszym zadaniem jest dbać o sumienie, rozwijać je, pielęgnować i potrzebna nam jest w tym pewna pomoc. Kto nam ją daje? Pan Jezus. To On pomaga nam właściwie oceniać nasze postępowanie. Zachęcam Cię do pewnego eksperymentu. Możesz poprosić swoją mamę, albo tatę, albo brata lub siostrę do tego, żeby sprawdzić, czy mamy podobne sumienia do siebie. Wyobraźcie sobie jakieś zachowania, różne. Niektóre dobre, niektóre złe. Można sobie wyobrazić, dać przykład, że ktoś na przykład zamiata schody, albo prasuje ubrania, albo ktoś inny na przykład kopie kogoś, albo pali papierosy. I ciekaw jestem, czy zgodzicie się ze sobą, czy różne zachowania, które wymyślicie, tak samo ocenicie, jako dobre albo złe. Wydaje mi się, że tak. Każdy z nas wie w pewien sposób, właśnie dzięki sumieniu, czy coś jest dobre, czy złe. Jak na pewno dobrze pamiętasz, Pan Jezus chce, żebyśmy byli świętymi, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. I pomaga nam się ciągle doskonalić. Uczy nas, daje nam przykład. Możemy powiedzieć, że Pan Jezus jest naszym światłem, które prowadzi nas po właściwej drodze. Daje nam też różne drogowskazy. I na pewno teraz od razu powiesz mi, czym są takie drogowskazy w naszym życiu. Jak je nazywamy? Nazywamy je przykazaniami. Przykazania Boże pomagają nam odróżniać dobro od zła. Pomagają nam rozwijać nasze sumienie, pielęgnować je. Chciałbym, żebyśmy na koniec zrobili dwie rzeczy. Najpierw zapiszmy w zeszycie krótką notatkę. Zapisz takie zdanie, przepisz je z ekranu. Sumienie to głos Boga, który pomaga nam odróżniać dobro od zła i ostrzega nas
przed złem. Następnie otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 64 i 65 i wykonaj zadania, które tam są umieszczone. Jeśli nie masz zeszytu ćwiczeń w formie książkowej, to oczywiście rysunek możesz zrobić na oddzielnej kartce. Zobacz, po lewej stronie mamy pewną drogę, którą podróżuje Jarek i Agatka i muszą dokonać właściwych wyborów, aby dojść do kościoła. Pomóż im znaleźć właściwą drogę. Niektóre drogowskazy na tych ścieżkach będą prowadziły naszych przyjaciół w złą stronę, a niektóre w dobrą. Ciekaw jestem, czy im pomożesz. Drugie zadanie polega na tym, żeby narysować jedną z sytuacji, w której posłuchałeś głosu swojego sumienia i wybrałeś dobro, a odrzuciłeś zło. Bardzo jestem ciekaw waszych pomysłów. Jeśli możecie, to zróbcie zdjęcie swojego rysunku i prześlijcie mi je na mój adres mailowy. Natomiast trzecie zadanie w zeszycie ćwiczeń to w zasadzie powtórzenie tego, co zrobiliśmy w naszym zeszycie, ale to bardzo ważne. Jeszcze raz napisz, co to jest sumienie. Na koniec pomodlimy się piosenką. Życzę ci miłego dnia, dobrego czasu, życzę ci zdrowia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.